Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Rok, no i postanowiłem troszkę wysłuchać waszych prośb, może sugestii, żeby pokazać trochę Warcrafta, po pierwsze na początku, po drugie tak trochę tutorialowo. Okej, mogę to zrobić, chociaż nie jestem przekonany, jak dla mnie, ale o tym będę pogadam później. Wziąłem sobie krasnoluda, taki oto jestem krasnolud. Krasnoludy mają, to jest właściwie jedyna rasa aliantów, która mi się podoba. Worgeni też są okej. No ale proszę, jest broda? Jest. Jest poważna budowa ciała? Jest. Dobra. Ten cały ekwipunek, który mam na sobie, nie zwracajcie na niego uwagę, ja sobie go wysłałem od mojego druida. To jest taki ekwipunek, który się zmienia wraz ze zdobywaniem poziomów, tak żebym nie musiał się za bardzo męczyć z szukaniem tego sprzętu. Od czego zaczynam całą zabawę? Stworzenie postaci? W to was nie będę wtajemniczał, bo i po co? Każdy sobie stworzy to, co ma ochotę. Tam są różne dodatkowe, różne rasy mają statystyki jakieś dodatkowe, ale to nie jest aż takie bardzo istotne. Jeżeli ktoś chce przestudiować to tak szczegółowo, świetnie sobie poradzi i bez mojej pomocy. Od czego zaczynamy? Cóż, od lokacji startowej. Każda rasa ma swoją lokację startową, a w tej lokacji ma quest. Pana z questem rozpoznać jest niezwykle łatwo, bo ma nad głową wielki, żółty wykrzyknik. Nie przegapicie tego. I pan sobie czegoś od nas życzy. Zabić 6 tych takich wrednych typków, którzy tu umierają na pęczki. A na dole mamy pasek narzędzi i jedną umiejętność. O wszystkich kolejnych rzeczach będę wam opowiadał w trakcie, a tymczasem pogadam sobie pewnie o czymś innym. Hop. Ciach. No, nie ma żadnych wątpliwości, że sprzęt, którego używam w tej chwili, czyli ten przesłany przez mojego Mina, bo tak się mówi na główną postać, Mine z angielskiego języka. To jest bardzo dobry sprzęt i ja po prostu będę tu rozkładał wszystkich jednym ciosem, ale też nie o to chodzi, żebym ja w tej grze tutaj się strasznie męczył, tylko żeby pokazać parę rzeczy i posunąć się dalej. Wszystkie addony praktycznie, zrezygnowałem z większości addonów, czyli tych modyfikacji tworzonych przez graczy, między innymi, ponieważ nie chciałem wam tutaj mieszać specjalnie. Będę je w trakcie instalował, w trakcie gry. Jeżeli będziecie chcieli to oglądać, to czemu nie, to po prostu wtedy, kiedy będą potrzebne, będę je instalował. O, dostałem nowy poziom. Na środku ekranu pokazuje się informacja. Poziom drugi, nic na razie, w związku z tym żadnych atrakcji nie należy się spodziewać. I szukamy dalej tych tutaj... Kogo my szukamy? Scavenger. Za daleko się zapędziłem. Szukamy invaderów. Tutaj. Ciach. Ja osobiście uważam tak, że World of Warcraft został już uproszczony do tego stopnia, że jedyne, co jest tak naprawdę wam potrzebne, to kilka lekcji języka angielskiego. Jeżeli posługujecie się językiem angielskim w miarę bez większych problemów, to doskonale sobie tu poradzicie. Ta gra już jest tak uproszczona. Wszystko jest skazane jak na... No wszystko macie przed oczami praktycznie. Każda informacja... Zresztą to będziecie mieli okazję zaraz. Wybierzemy sobie nagrodę. Mail. Paladyn, którego sobie tu wybrałem. Nie powiedziałem, że wybieram klasę paladyna? Być może. Wybrałem paladyna. Za paladynami nie przepadam specjalnie. Ubierzmy sobie nowe spodnie. I przy okazji ubiorę sobie... Znaczy, to jest pet, to co tutaj macie. I dostanę achievementa, czemu nie? Ponieważ jest to pierwszy pet. Tego peta dostałem pocztą, jako że jestem już długoletnim graczem World of Warcraft, a to jest jako nagroda chyba za... A nie pamiętam za co, nieważne. Może nie dlatego, że jestem długoletnim, tylko dlatego, że mam taką ładną brodę. Pokażę wam tego peta. Gdzieś tutaj powinien być. Companion. No i taki typek się kręci. To każdy chyba wie, o co chodzi. Tu jest jeszcze jeden quest, oprócz tego, którego wziąłem przed sekundką. Aid for Wounded. Prawdę powiedziawszy, w dzisiejszych czasach już nie trzeba nawet za bardzo czytać questów. Na mapie macie wszystko pokazane, gdzie trzeba iść. Quest numer 1, quest numer 2. Wszystko zostało tak maksymalnie uproszczone, że już prościej być nie może. A więc powtarzam zatem, to co jest wam tak naprawdę potrzebne, to tylko i wyłącznie... tutaj
podleczymy tego pana, bo taka byłam tą panią. Proszę wybaczenie, szlachetna pani. Jeszcze poszukamy jednej osoby do podleczenia. Proszę uprzejmie. O. Jeszcze mi są potrzebne dwie. Tym razem pan. No właśnie, jak powiedziałem, za paladynami nie przepadam, ale krasnolud paladyn to jest jedyna taka profesja, jedyna taka krzyżówka, która wydaje mi się sympatyczna. Paladyn Blood Elf, który był dostępny przez długie lata, znaczy od momentu wejścia TBC, czyli The Burning Crusade, drugiego, pierwszego dodatku, to była porażka. Wybaczcie, ja za Blood Elfami nie przepadam. Moim zdaniem to są wymuskane draby, które no, popsuły hordę. Niestety, no ale może to tylko moja opinia. Może to tylko... Kiedyś trzeba było... A, muszę jakiegoś guna, czyli takiego wielkiego typka poszukać. Kiedyś, żeby grać hordą, trzeba było sobie wybrać typka, który był na maksa pokrzywiony. Albo orka, albo trolla, albo taurena. Ork, troll, tauren? Kto tam jeszcze był do wyboru? Zapomniałem, rany, Olek. Ork, troll, tauren... I nie umarły! No... No i każdy z tych typów był na swój sposób brzydki, a więc i osoby, które wybierały hordę, miały specyficzne cechy charakteru, dzięki którym wybieranie brzydkich postaci im nie przeszkadzało. To stworzyło mieszankę dosyć interesujących osobowości w hordzie. Od czasu jednak wprowadzenia Blood Elfa to wszystko się zmieniło, bo Blood Elfy są piękne i śliczne i tyle. Więc nie jestem fanem, chociaż oczywiście zdaję sobie sprawę, że pewne zmiany muszą być wprowadzane. Trochę w plecaku mam przedmiotów, to je posprzedaję. Hop. I kupię sobie może taką małą torebkę. Albo i ze dwie. Hop. I oddamy questy. Paladyn na początku może używać tylko zbroi... typu mail, czyli to jest średnia zbroja. Ciężka to plate, lekka to leather, a bez zbroi to po prostu ubrania, cloth. Wybaczcie, jeżeli mówię oczywiste rzeczy, ale no już no nie wiem właściwie. O, proszę, i następny poziom. Poziom trzeci, informacja jest jasna, prosta i oczywista. I dostałem nowy czar, Seal of Righteous i Judgment. To wszystko jest na środku ekranu. Muszę odnaleźć zatem trenera. Jak sobie wejdę do spisu moich umiejętności, to mogę zobaczyć, że te umiejętności są tu podświetlone, ale jeszcze niedostępne. Zobaczymy, dokąd nas wyśle ten pan. Do Anvilmaru. Anvilmar to jest... Cóż... To jest to, co macie przed sobą. Tutaj krasnoludy stacjonują. I tutaj też znajdę trenera za chwilkę. To jak wszystko mówię, to jest tak wszystko pięknie pokierowane, żeby, broń Boże, nas coś nie ominęło w trakcie. O proszę, Paladyn Trainer. Jakżeby inaczej. Nauczymy się tych dwóch umiejętności. Judgment i Seal of Righteous. Judgment, Seal of Righteous. Cóż my tu mamy? Przez 30 minut obrażenia, jakie będę zadawał... A już jest na pasku. 3 dodatkowe obrażenia od typu Holy, czyli takie święte obrażenia. A to jest drugi atak, Judgment, który ma 8-sekundowy cooldown, czyli raz na 8 sekund można go użyć. Tego pierwszego można użyć raz na 4,5 sekundy. Jest to Crusader Strike. Zobaczymy, coś ten quest. No dobrze. Dobra. Nie będę czytał tych wszystkich questów, ja je trochę znam. I to by długo opowiadać. No cóż tutaj... Aha, proszę. Jeszcze inny quest mnie wysłał do Paladyna. Do trenera. The Power of Light. No, to już nauczyłem się tego. I cóż ja mam tutaj zrobić teraz tym? Use Judgment. Aha. Czyli muszę odnaleźć te oto... kukły? I użyć na nich Judgmentu. Użyte. Ciach. Prawie zabiłem kukłę, ale podarowałem jej życie, ponieważ jestem paladynem, paladyni są dobrzy. The Power of Light, quest ukończony.
Sprawa zamknięta. Zerkamy na mapkę. Gdzieś tu w okolicach są kolejne questy. Ja używam jednego addona, który się nazywa Carbonite. Carbonite addon. Dam go w opisie. Jeżeli zapomnę, to przypomnijcie mi w komentarzach. On znacznie ułatwia śledzenie questów. Musimy tu odnaleźć parę rzeczy. Hop, hop, hop i hop. I będziemy ich szukać. Odnaleźć parę rzeczy, artefakty. Jakieś artefakty i jakieś... Cóż, czyżby fragmenty jakiegoś napitku, czyli jakieś składniki, o, składniki napitku. Ruszmy zatem na poszukiwania. O, proszę bardzo, jest wielka beka. Stout. No nie wiem, jest to napitek alkoholowy niewątpliwie, a jakiego rodzaju? To nie do końca pamiętam. Czegoż tu poszukujemy w okolicach cmentarza? Oj, oto kolejna beczka. Jak widzicie, te przedmioty, które są w queście, nawet tutaj się błyszczą, więc naprawdę nie sposób tego pominąć. To jest wszystko piekielnie, piekielnie proste. Dużo ludzi powie wam, że to jest... zidiocenie, że to... O, tutaj mamy jakiś zapomniany krasnoludzki artefakt. W śniegu sobie zalegał. Wiele osób powie wam, że to jest zidiocenie, że to jest uproszczenie zbyt wielkie, że Blizzard sprawił, że ich gra przestała być interesująca tylko dlatego, że to wszystko się tak upraszcza. Ja się z tym nie zgadzam. Ja gram w tą grę przez 6 lat i zupełnie nie przeszkadza mi to, że niektóre elementy zostały uproszczone. Czemu tak się stało? Otóż problem Warcrafta polega na tym, że jest sporo, owszem, sporo graczy, którzy już od wielu lat tą grę uwielbiają, natomiast nie przybywa nowych. W związku z tym Blizzard wpadł na pomysł, żeby uprościć wejście do gry. Szukamy cały czas tych artefaktów. O, tam jest. Żeby uprościć wejście do gry dla nowych graczy, ponieważ no, World of Warcraft, mimo że jest to nowa gra, jeżeli chodzi o MMO, to jednak no, ma już swoje lata. Ten system się troszkę zestarzał. I młodzi gracze, zerkając na ten tytuł, na tą produkcję, już nie wykazują takiego zainteresowania. Tym bardziej, jeżeli mechanika jest skomplikowana. Stąd te uproszczenia. One mi specjalnie nie przeszkadzają. I ja wiem, że to jest w jakiś sposób uzasadnione. Ale cóż, zawsze można na wszystko narzekać, prawda? Gorzej niektórym przeszkadzają rzeczy związane z instancjami, ale to jest historia na później. Odłożę to sobie na później. Cóż mamy oto do zdobycia? Ale. Ale. Chyba nawet w Polsce kiedyś takiej nazwy się używało. A może to był po prostu miód pitny. No dobra. Biegniemy oddać tego questa. Ach, jak ja lubię tego krasnolud. To jest jedyna rasa aliantów, którą lubię. No, worgenów też lubię. Za elfami nie przepadam. Mój Boże, ile ja lat spędziłem uśmiewając się z tych elfów biednych, fioletowych u aliantów. To była cała rozrywka. A potem nam Blizzard dał te nieszczęsne, krwawe elfy, które są przepiękne, prześliczne i w ogóle przeurocze. I to w ogóle zepsuło nam absolutnie humor. Bo jak tu się nabijać z elfów aliantów, skoro mamy swoich jeszcze gorszych? Pewnie to wiecie, ale dwarf tańczy w cudowny sposób. Hej, hej, ho, hej, hej, ho, hej, hej. To jest. Krasnoludy mają zdecydowanie skłonności prorosyjskie. Dobra. Biegnijmy wykonywać kolejne questy. Cóż tym razem? Kawałek dzika musimy upolować? I też skórę z wilków. Myślę, że to jest do zrobienia, proszę pani. Z przyjemnością popędzę. Aby tutaj rozwiązać te ważne kwestie. Fabularnie to nie jest takie głupie wbrew pozorom. Ja oczywiście nie czytam tych questów, ale gwarantuję wam, że gdybyście mieli ochotę się w nie wczytać, to będziecie się bawić dużo lepiej niż tak po prostu przechodząc to na szybko. I również mam tu jakiś artefakt odzyskać od tych tutaj paskudnych Rockjaw, tak się nazywają te mopki. Mopki? To już chyba mówiłem o tym kiedyś. To są potworki, które występują w grze. Wybaczcie, ja od czasu do czasu będę się posługiwał tym językiem Warcrafta i takim czasami angielskim.
Ale to może warto się przyzwyczaić, jeżeli ktoś myśli o tym, żeby na poważnie pobawić się w tą grę. Hop. Kolejny dzik padł na wznak. Ale jeszcze nie znalazłem ani kawałka tego, co chciałbym znaleźć. Jest. Tu jakieś mięso też wypada z tych dzików. Ono się może potem nam przydać do gotowania. Ale jak mówię, każdą kwestię jest kolejny poziom. Cóż, czy jakaś nagroda dodatkowa? Nie, tylko poziom. Wszystkie kwestie będę omawiał na bieżąco, czyli gotowanie, leczenie, takie rzeczy. Jeżeli pojawi się taka kwestia, to o niej opowiem. Coś te dziki słabo sobie radzą z wyrzucaniem. No, że na takim wielkim dziku ani kawałka mięsa nie mogę znaleźć? A może te dziki wychudzone są tak potwornie, bo to przecież zima panuje? I szyszki pewnie głęboko pod śniegiem. Ciach. Hop. Jest i wilk niewielkich rozmiarów, zatem i jego skóra pewnie nikogo za bardzo nie okryje. Ale jest. Może ta pani zamierza uszyć płaszcz z kilku tych skórek, bo... Jest i ostatni kawałek wilka, co ucieszyło mnie niezmiernie. Skóra. Co byś chciał? Balona? Tak. Mieliśmy balona, ale go rozbiłeś, synku. Teraz już nie ma. Ale wiesz co? Zaraz coś pomyślimy. Teraz jeszcze artefakty pozostały do zebrania od tych tutaj przebrzydłych potworności. Amasz. Co to jest amasz? Amasz to jest jak się komuś daje w łeb. Kto to daje, jest to dogonić go. Tak, to jest taki mój pingwinek, wiesz? Ja mam pingwinka tutaj. Dlaczego? A, taką mam przyjemność w posiadaniu pingwinka. To jest takie moje zwierzątko. No dobra, słuchajcie, oddam te questy. I co? I na chwilę przerwę. To pewnie będzie krótsze niż zazwyczaj, ale chcę was zapytać o zdanie. Czy interesują was materiały tego typu? Bo może nie ma sensu, żebym ja tutaj się produkował, skoro odbiorcą tego materiału nikt nie będzie, prawda? Też nie ma co robić na siłę, chociaż przyznam, że sprawia mi to dosyć dużo przyjemności. Ale co mi z takiej przyjemności, którą będę uprawiał sam i nie będę mógł jej tak pokazać za bardzo? No bo w końcu kręcę te filmy po to, żeby ktoś może z nich skorzystał, może się przy tym trochę pobawił albo jakoś radośnie spędził czas. Dobrze, dobiegnijmy jeszcze ten kawałek. Dobiegnijmy. Już byłem gotów się z wami żegnać, ale myślę, że mamy zapas czasu. Spróbuję się zmieścić w tych 20 minutkach. Może się uda. Raczej tak. I będę musiał zrobić nowe intro, bo ten Tauren zupełnie nie pasuje tu do tego krasnoluda. Mój Boże, jakiż on jest piękny, ten krasnolud. No więc właściwie trochę się czuję usprawiedliwiony, grając aliantem. Już kończę myśleć, synku. Już muszę mu balona wymyśleć, wyobrażacie to sobie? Oddam tylko tutaj jedną rzecz, wiesz, takiemu panu z brodą. Proszę bardzo. Ta. I oto kilka kolejnych questów nam się otworzyło. Jak widzicie, znowu questy doprowadziły nas od lokacji do lokacji. Zatem... Zatem, cóż, żegnam się z wami. Resztę opowiem wam później. Trzymajcie się. Pa, pa!